orkiestra zagrała także za granicą. Polacy zbierali pieniądze m.in. w Brukseli, Paryżu, Nowym Jorku, Oslo, Londynie, Wiedniu i wielu innych miastach na całym świecie. A to już Wiedeń, tu też orkiestra zagrała w wyjątkowym czasie. W Austrii styczeń to czas największych bali, na przykład w wiedeńskiej operze. My w tym czasie uczestniczymy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wszyscy się bawią, Polacy i Austriacy zbierają pieniądze do puszek i pomagają dzieciom i seniorom. W klubie Utopia w Wielkiej zebrano ponad 2000 euro. Były też licytacje. Piłkę z autografem Andrzeja Szarmacha wylicytował Stefan Bokowy, a przekazał mu ją konsul ambasady polskiej w Wiedniu. Andrzej Kempa! Gra dla głównego mediatora wiedeńskiego finału! Proszę bardzo! Dziękuję, ja jestem zaskoczony, nie wiem o co tu przyszedłem, ale tak naprawdę to te prawa, co rozmowę proponuję utrzymać, ponieważ teraz dla Państwa gość specjalny naszego wieczoru, Asia!